Wyobraź sobie, że tracisz cały majątek w kilka chwil. To właśnie przeżywali inwestorzy podczas największych krachów na rynku akcji w historii. Tak, rynek akcji też potrafi spadać i każdy inwestor musi być świadomy takiego ryzyka. W tym odcinku będę Wam pokazywać kilka naprawdę dramatycznych momentów, które zmieniły, przynajmniej w tamtych krajach, rynki finansowe na zawsze. Większość największe krachy rynków kojarzy głównie ze Stanami Zjednoczonymi, bo na pewno słyszeliście o kryzysie finansowym z 2008 roku, kiedy to S&P 500 stracił prawie 60%, i równie głośno jest w ostatnim czasie o dawnej bańce internetowej, gdzie spółki technologiczne z Nasdaqa straciły szybko ponad 80% wartości. Pewnie niektórzy słyszeli też o czarnym poniedziałku czy czarnym czwartku, które wiążą się z kryzysami z Stanów Zjednoczonych z 1987 i 1929 roku, a w przypadku tego drugiego amerykańskie akcje straciły blisko 90% swojej wartości. Ale kryzysy i krachy dotykają każdego rynku, chociaż te inne nie są już aż tak medialne. Pominiemy tu GPW, które w kryzysie jest od dawna. Opowiem Wam o 5 największych kryzysach na rynkach akcji, które swoje epicentrum miały daleko poza Stanami Zjednoczonymi. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał Merytorycznie o finansach i znajdziesz tu masę informacji, danych i analiz ważnych dla każdego, kto interesuje się gospodarką, giełdą, finansami czy inwestowaniem, a nawet trochę historii z tym związanej. I jeszcze więcej informacji, które czasem nawet nie pojawiają się na YouTubie, znajdziesz też na portalu dnarynków.pl i na wszystkich naszych social mediach, które tu teraz pokazuję palcami. A partnerem tego materiału jest Freedom24, broker będący częścią grupy Freedom Holding, notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, i dzięki niej można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. 20 razy 800 to bardzo dużo pieniędzy, ale więcej o tej promocji będę już opowiadał na końcu tego materiału. Zacznijmy od końca, czyli czegoś, co było najstarsze w tym zestawieniu. Japonia i przełom lat 80. i 90. Gospodarka Japonii była wtedy obiektem zazdrości, wtedy w latach 80., bo średnioroczny wzrost PKB wynosił prawie 4% i znacznie przewyższał ówczesny wzrost w Stanach Zjednoczonych, który średniorocznie wynosił lekko ponad 3%. W tamtych czasach Amerykanie realnie obawiali się, że Japonia wyprzedzi ich gospodarczo i to ona zajmie miejsce ekonomicznego i politycznego lidera na całym świecie. Japonia w latach 80. osiągała dynamiczny wzrost gospodarczy, bo tamtejsi politycy, chcąc prześcignąć Stany, subsydiowali i dotowali wiele gałęzi gospodarczych, pompując tym samym bańkę spekulacyjną na rynku i w całej gospodarce. Upraszczając, utrzymywali oni przy życiu zbyt wiele firm, których rynek realnie nie potrzebował, a kiedy rynek nie ma jak się wyczyścić na bieżąco, no to przychodzi moment, kiedy czyści się naraz, a taka lawina wywołuje kryzysy. Pod koniec lat 80. bańka spekulacyjna nie dotyczy już tylko rynku pracy, ale również rynku akcji i nieruchomości, a Bank Japonii, chcąc powstrzymać rosnące ceny aktywów, ograniczył podaż pieniądza pod koniec lat 80. No a to przyczyniło się do załamania całego rynku. Gdyby ceny spadały, to Bank Japonii dalej podnosił stopy procentowe, bo obawiał się wzrostu wartości nieruchomości. Wyższe stopy procentowe zahamowały wzrost cen gruntów, ale również finalnie wpędziły całą gospodarkę w kryzys oraz w pułapkę płynności, czyli sytuację, w której gospodarstwa domowe i inwestorzy zaczęli gromadzić gotówkę, bo przestali wierzyć w możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu z inwestycji i przewidywali dalsze spadki cen wszystkiego. W takim scenariuszu ludzie wstrzymują się z wydatkami i z inwestycjami, licząc na niższe ceny w przyszłości, a to tylko pogłębia recesję. I z tym problemem Japonia mierzyła się potem w sumie już do końca, bo dalej panuje tam przesadna skłonność do oszczędności zamiast do konsumpcji albo do inwestowania. Od grudnia 1989 roku do sierpnia 1992 wycena akcji japońskich spadła o 60%, a ceny gruntów zmniejszały się przez lata 90., finalnie osiągając spadek o 70% do 2001 roku. W efekcie od 1991 do 2003 japońska gospodarka rosła już w zaledwie tylko w tempie około 1% rocznie, no co wtedy znacznie odstawało od innych gospodarek rozwiniętych i tym samym Japonia zaczęła wypadać z wyścigu o fotel lidera
lidera, a USA zachowało swoją pozycję. Przez większość lat 90. w ogóle stopy procentowe Banku Japonii wynosiły zaledwie 0,5%, ale to i tak nie wystarczyło, żeby pobudzić gospodarkę, a deflacja w kraju utrzymywała się przez całe kolejne dekady. Odkąd japoński rynek akcji zaczął spadać na przełomie 1989 i 1990 roku, to trwał w tym trendzie aż do roku 2009, czyli prawie 20 lat. Kolejne 15 lat zajęło mu dotarcie na nowy szczyt, który japoński indeks Nikkei osiągnął dopiero w 2024 roku, w tym roku po 34 latach. To dobrze pokazuje, dlaczego tak ważna jest odpowiednia dywersyfikacja geograficzna, zwłaszcza jeśli jesteś inwestorem na rynkach, które jednak są albo walczą o bycie rynkami głównymi. Jedziemy dalej. Tym razem końcówka lat 90. i azjatycki kryzys finansowy, nazywany też azjatycką zarazą. Rozpoczął się w lipcu 1997 roku od dewaluacji waluty Tajlandii. Rząd Tajlandii zrezygnował z obrony kursu bata, powiązanego z dolarem amerykańskim, po wyczerpaniu rezerw walutowych na walkę ze spekulantami. Wkrótce po Tajlandii takie kraje jak Malezja, Filipiny i Indonezja również musiały porzucić obronę swoich walut i w październiku 1997 roku kryzys dotknął nawet Koreę Południową, gdzie problemy płatnicze doprowadziły rząd na krawędź bankructwa. Tutaj źródłem kryzysu była chęć pójścia na skróty, za pomocą również zasypywania firm publicznymi pieniędzmi i tanim kredytem. Tworzono system dotacji i preferencyjnych kredytów dla wybranych spółek, a taka polityka doprowadziła do ogromnego zadłużenia tych krajów w dolarach i zachęcała inwestorów do podejmowania ryzykownych inwestycji w przypływie euforii i taniego pieniądza. No bez oczywiście wystarczającej analizy ryzyka, bo kto by tam analizował ryzyko, kiedy wszystko rośnie. Problemy się nasilały przez szybki wzrost wartości nieruchomości, a te również rosły dalej, napędzane dostępem do bardzo tanich kredytów. Jednak jednym z najbardziej istotnych problemów było to, że wiele firm i banków miało ogromne długi, ale w walutach obcych. Kiedy zadłużające się gospodarki nie były już w stanie utrzymywać parytetu swoich walut do dolara, no to zostały zmuszone, żeby swoje lokalne waluty uwolnić i oddać w ręce wolnego rynku. Wolny rynek jest. A wtedy nagle całe zadłużenie w walutach obcych wystrzeliło w kosmos, bo tak bardzo lokalne waluty zaczęły tracić na wartości. No i ten kryzys wymusił interwencję Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który to przyznał Tajlandii, Indonezji i Korei Południowej pomoc finansową w wysokości około 118 miliardów dolarów. Jak na tamte czasy, to była naprawdę astronomiczna kwota. Warunkiem tej pomocy były jednak surowe oszczędności, które te kraje miały wdrożyć. Podniesiono podatki, obniżono wydatki publiczne i zlikwidowano przeróżne subsydia. W wyniku tych wydarzeń tajski indeks akcji SET stracił wtedy prawie 90% wartości i pomimo tego, że w 2017 roku zahaczyło nowy szczyt, to dzisiaj dalej znajduje się poniżej szczytów z lat 90. Na trzecim miejscu mamy rosyjski kryzys z kolei, ale również z końcówki lat 90. ubiegłego wieku. Tutaj mieliśmy do czynienia z kombinacją kilku innych czynników. Po pierwsze, w latach 90. wystąpił poważny spadek cen ropy naftowej i innych surowców, które były głównym towarem eksportowym Rosji. Zresztą do dzisiaj są głównym towarem eksportowym Rosji. Od roku 1990 do 1998 ceny ropy spadły o około 70%. Na to był cios zarówno dla firm zajmujących się wydobyciem surowca, jak i dla całej Rosji, która przecież utrzymuje się w znacznym stopniu właśnie ze sprzedawania ropy. Kolejną kwestią były wysokie stopy procentowe, które hamowały rozwój gospodarczy i hamowały dostęp do kapitału, a to z kolei ograniczało konsumpcję i ograniczało inwestycje. A jakby tego było mało, to rosyjski rząd nie był w stanie zebrać wystarczająco dużo podatków na pokrycie wydatków państwa. Był w tym dość nieefektywny, a to doprowadziło do wzrostu deficytu, więc żeby utrzymywać wydatki publiczne, rząd finansował swoje potrzeby pożyczkami, co doprowadziło do szybkiego wzrostu zadłużenia. Ponownie, no przecież nie zadłużenia, tym razem w rublach. I może jeszcze Rosja jakoś by ten kryzys wtedy przetrwała, ale ostatnim gwoździem do trumny tamtejszego rynku akcji był trwający w tym samym momencie azjatycki kryzys finansowy. Azjatycką zarazą. Który nie był mocno powiązany z problemami Rosji, ale spowodował, że inwestorzy zagraniczni niechętnie patrzyli na wszystkie rynki wschodzące i wycofywali z nich również swoje pieniądze. Wtedy również wycofywali je z Rosji. A to wszystko przełożyło się na spadek rosyjskiego indeksu akcji RTS, również o niemal 90%. I na czwartym miejscu mamy już nie tak dawny przypadek, bo tamto były lata 90. Mamy europejski kryzys zadłużeniowy. O nie!
Jesteśmy zgubieni. Który był niejako pewną kontynuacją kryzysu finansowego ze Stanów Zjednoczonych z roku 2008, ale ten kryzys swoje apogeum osiągnął w latach od 2010 do 2012 i dotknął głównie takie kraje jak Islandia, Portugalia, Irlandia, Grecja czy Hiszpania. Kryzys zapoczątkował upadek islandzkich banków. Zaufanie do całej europejskiej gospodarki zostało nadszarpnięte, a kraje takie jak Grecja otrzymały pomoc finansową od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych państw strefy euro, które to obawiały się upadku wspólnej waluty. Korzystający z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego musieli zacząć wprowadzać w życie plany oszczędnościowe, a cała Grecja w pewnym momencie otrzymała nawet ratingi całych swoich obligacji na poziomie śmieciowym. Kryzys ten wynikał z wielu czynników w tamtym czasie. Również częściowo z kryzysu finansowego z lat 2007-2008, recesji gospodarczej, która po nim nastąpiła z lat 2008-2012 i kryzysu na rynkach nieruchomości, a także z niewłaściwej polityki fiskalnej. Grecja na przykład miała rozbudowany system wydatków socjalnych, a z drugiej strony bardzo nieefektywny system podatkowy, który to przekładał się na bardzo niskie wpływy z podatków. Kraj wybitnie mocno się wtedy zadłużał, żeby nadgonić te braki między przychodami a wydatkami, a na dodatek fałszował dane, żeby prawdziwa skala jego problemów nie wyszła na jaw. W 2010 roku Grecja potrzebowała pomocy finansowej, co doprowadziło do przyjęcia ostrych środków oszczędnościowych narzuconych przez Unię Europejską. Polityka wywołała niepokoje społeczne, a w 2015 roku nawet Grecja stanęła przed groźbą niewypłacalności. Pomimo referendalnego sprzeciwu wobec dalszych oszczędności, Grecja pozostała w Unii Europejskiej i stopniowo zaczęła się odbudowywać, a obecnie rozwija się nawet szybciej niż Niemcy, chociaż do Niemiec to jeszcze im bardzo daleko. Grecki indeks akcji, w każdym razie ATEX, stracił w latach 2007-2012 również prawie 90% swojej wartości i dalej jest 60% poniżej swojego szczytu. A na koniec mamy jeszcze Chiny z roku 2015, czyli w sumie niecałe 10 lat temu. W przeciwieństwie do poprzednich przykładów, tutaj mamy do czynienia głównie z powodami po stronie spekulacyjnej i prawnej, a nie stricte ekonomiczno-gospodarczej. Źródło problemu w tym wypadku nie leżało po stronie gospodarki, a przynajmniej nie był to główny powód dynamicznych spadków cen tych akcji. Wzrost rynku akcji w Chinach rozpoczął się w połowie 2014 roku, kiedy to chiński rząd wprowadził politykę wspierającą inwestycje w akcje. Do połowy 2015 roku indeksy giełdowe takie jak na przykład Shanghai Composite wzrosły o ponad 150%, co przyciągnęło wielu nowych inwestorów, w tym inwestorów detalicznych, którzy zaczęli kupować akcje z wykorzystaniem pożyczek i dźwigni finansowej. Chociaż rynek wtedy rósł w ekstremalnie szybkim tempie, a jego wzrosty były w dużej mierze napędzane spekulacjami, a nie fundamentalnym wzrostem wartości tych spółek, to chiński rząd i tak wspierał dalszy wzrost rynku, a media państwowe nawet zachęcały obywateli do inwestowania. No ale w momencie, gdy rynek się załamał, to odwrócono wajchę. Wprowadzono m.in. zakaz sprzedaży akcji przez dużych akcjonariuszy oraz masowe wykupy przez państwowe fundusze. W trakcie krachu chiński rząd ograniczył też możliwość wycofania środków z giełdy przez dużych inwestorów. Zakazano również krótkiej sprzedaży, a to z kolei wywołało jeszcze większą panikę wśród inwestorów indywidualnych. Na dodatek w sierpniu 2015 roku Chiny niespodziewanie zdeprecjonowały wartość juana, co dodatkowo wstrząsnęło rynkami i przyspieszyło odpływ kapitału i wyprzedaż akcji przez zagranicznych inwestorów. Grupa badaczy z Tsinghua University przeanalizowała dane skąd setek tysięcy chińskich inwestorów, których możliwość korzystania z dźwigni pojawiła się dopiero w 2010 roku. Z dźwigni finansowej oczywiście. W 2015 roku chińscy inwestorzy mogli wtedy korzystać już z dźwigni zarówno u regulowanych domów maklerskich, jak i u nieregulowanych platform internetowych należących do tak zwanego sektora bankowego. I nowe przepisy wprowadzone w czerwcu 2015 roku ograniczyły możliwość stosowania dźwigni finansowej u nieuregulowanych platform, a to dalej przyczyniło się do gwałtownego spadku cen akcji. Inwestorzy, widząc wielkie wzrosty, zwłaszcza w czasach hossy, potrafią zaciągać pożyczki w tych dobrych czasach, no bo liczą na zyski przewyższające odsetki, ale gdy ceny akcji spadają, to ci kredytodawcy mogą zażądać spłaty, a to z kolei zmusi inwestorów do sprzedaży akcji, co jeszcze bardziej napędzi
napędzi spadki cen akcji. I badania wskazują, że nowa regulacja spowodowała tak zwaną wymuszoną sprzedaż w odpowiedzi na zmiany właśnie limitów dźwigni, które wprowadził wtedy chiński rząd. Zwłaszcza wśród inwestorów pożyczających od nieregulowanych platform. Skończyło się to tym, że Shanghai Composite spadł o 40% niecały rok, a BESA trwała jeszcze przez kolejne 2 lata. Sumarycznie indeks stracił wtedy prawie 50% swojej wartości. Także rynkowy krachy mogą mieć przeróżne podłoża. Mogą wynikać z monetarnego przegrzania gospodarki, mogą być skutkiem zbyt dużej zależności ekonomicznej od jakiegoś sektora, który akurat trafia na problemy, albo wynikiem zbyt rozpasanego działania państwa, albo po prostu powstaniem zwykłej banki spekulacyjnej i kombinacją niefortunnych przepisów oraz sprzecznych sygnałów ze strony rządu. Może za kryzys odpowiadać wszystko. Więc czy to był odcinek, który miał was zniechęcić do inwestowania, bo niektórzy może tak to odbiorą? Zdecydowanie nie. Miał was raczej zachęcić do tego, żeby oduczyć się inwestowania tylko na jednym rynku. Jednym z największych błędów polskiego inwestora jest utożsamianie rynku akcji wyłącznie z giełdą papierów wartościowych. Tymczasem ja sam ciągle powtarzam, rynek GPW powinien być częściowo obecny w każdym portfelu. Ale jednocześnie rynek GPW nie powinien być fundamentem żadnego portfela. Niczym w takiej strategii Core Satellite, tu jest pełny odcinek o niej, GPW jest naprawdę świetne na obecnym etapie swojego rozwoju do podkręcania wyników w pewnych okresach, ale w szerokim ujęciu nie nadaje się jeszcze do bycia fundamentem portfela. Ekspozycja na różne rynki geograficzne to jest fundament sukcesu inwestycyjnego, a do tego potrzeba będzie odpowiedniego brokera z dostępem do wielu rynków, na przykład Freedom24, gdzie można inwestować sobie czy to na rynku w Chinach, czy w USA, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy gdzie tam tylko chcecie. Freedom24 jest partnerem tego odcinka i ma obecnie bardzo ciekawą promocję, dzięki której można uzyskać, jak już mówiłem na początku, nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Co trzeba zrobić? Nic prostszego, wystarczy założyć konto z linka, którego znajdziecie w opisie tego nagrania albo w przypiętym komentarzu, wpłacić depozyt i podać specjalny kod i już od 3 do 20 akcji jest wasze. Nie ma na co czekać, bo ta promocja trwa do końca 2024 roku. Podzielcie się w komentarzach, co myślicie o tym, gdzie będzie kolejny wielki krach i wielki kryzys i z czego będzie wynikał, a w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.